Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, który jest poświęcony blackoutowi. Na razie nie wystąpił ten blackout od momentu, kiedy opublikowałem pierwszy film, ale przygotowujemy się do niego ostro. Tak jak mówiłem wcześniej, ten blackout miał swoje uzasadnienie w nieco innych okolicznościach. No dzisiaj jeszcze bardziej się sprawa pogłębia i bardzo się urealnia. Niektóre kraje w Europie wprost przygotowują się już do niego oficjalnie komunikatami rządowymi, także wydaje się, że żarty się skończyły. W Polsce jak dotąd nikt za bardzo głośno o tym nie mówi. Sprawa jest jakby zrozumiała, no, nikt nie chce wywoływać paniki w społeczeństwie i tak dalej, ale generalnie też już jakieś kroki zostały poczynione, ale to powiem Wam za chwilę, jak to wygląda. Ciekawe jest to, że nasz sąsiad Niemcy w ostatnim czasie, chyba 2 tygodnie temu, opublikował takie centralne biuro, które zajmuje się właśnie nadzorowaniem kraju w kontekście bezpieczeństwa ludności i tak dalej, nie pamiętam pełnej nazwy, ale to nie ma znaczenia, opublikowało takie wytyczne, takie wskazówki dla obywateli Niemiec, jak przygotować się do blackoutu w okresie zimowym, na nadchodzącą zimę. Także ja się generalnie cieszę z tego, że Niemcy w tym swoim pędzie odnawialnych źródeł energii dostrzegli zawczasu, że jednak nie są to pewne źródła dostaw energii. W okresach zimowych może tej energii zabraknąć. Szczególnie do tego przyczyniło się jeszcze problemy związane z Ukrainą i z dostawami paliwa gazowego z Rosji. Także cała układanka składa się tak, że rząd postanowił powiadomić swoich obywateli, że należy się przygotować, bo jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia blackoutu na terenie kraju. Te przygotowania są opisane w specjalnym komunikacie, wydane są takie wytyczne, podzielone to jest na grupy, czyli jak się przygotować pod względem zapasów energii, jakie powinno się mieć w domu w ogóle źródła energii zastępcze, jak sobie to zorganizować, powinniśmy mieć specjalny plecak, w którym będzie właśnie jakieś pożywienie, jakaś tam bateria, latarka, kilka takich rzeczy. Za chwilę przełączymy się na prezentację, którą przygotowałem dla Was i wpisałem tam po prostu te najważniejsze, najistotniejsze elementy i możemy sobie prześledzić, jak to wygląda z punktu widzenia Niemiec, czyli naszych sąsiadów. Dlaczego u nich akurat jest ten problem podniesiony? Też jakby są świadomi, że jednak są krajem, który na dzień dzisiejszy bardzo pozbywa się tych stabilnych źródeł energii. Mam tu na myśli elektrownie jądrowe, no oni tego nie, jakby u siebie nie akceptują, podjęli w Energiewende w tej ustawie no kierunek taki totalnego odejścia od tych takich cieplnych źródeł energetycznych na rzecz odnawialnych, no i jakby widzą to zagrożenie. Oczywiście mają, ja się zgadzam z tym podejściem, że Niemcy poczuwają się do tego, że mogą wywołać wręcz, to jest moja jakby prywatna opinia, mogą wywołać wręcz w Europie blackout. To być może tak się stanie, że właśnie na terenie Niemiec będzie ten zalążek, który rozleje się po reszcie Europy. No i na pewno dotknie też Polskę, jakby to bez wątpienia. Jesteśmy połączeni, nasze systemy są połączone, elektroenergetyczne, więc jakby z pewnością będziemy to odczuwać. Ja nie przewiduję, że jakby początek blackoutu wystąpi w Polsce. My wręcz przeciwnie, te ostatnie blackouty, które miały miejsce w Europie, też mówiłem wcześniej, że o nich opowiem, oczywiście przygotuję jakiś specjalny materiał na ten temat, żebyśmy sobie prześledzili, jak to wyglądało. No to Polska była takim stabilizatorem tej sytuacji, czyli gdzieś tam we Francji był jakiś początek blackoutu, rozlało się to na Niemcy, no a my z racji tego, że mamy bardzo dużo sterowalnych źródeł energii, węglowych co prawda, ale jednak sterowalnych, mogliśmy ten system europejski podbudować i tak się stało. Także ja osobiście nie przewiduję, że blackout jakby w Polsce wystąpi, natomiast możemy mieć
Możemy wtórnie po prostu odczuć to i no niestety ten wpływ może być tak duży, że no nasza sieć też albo się podzieli na mniejsze kawałki, albo po prostu padniemy wszyscy z tą energią elektryczną. No nic, jakby Niemcy się szykują, my w Polsce też się powinniśmy szykować. Tak jak mówię, komunikatów oficjalnych nie ma, natomiast na pewno dostajecie różne takie SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, RCB. One z reguły dotyczą takich klęsk żywiołowych, czyli uwaga, dzisiaj na terenie tam państwa województwa wystąpi na przykład bardzo silny wiatr w godzinach, proszę schować wszystkie tam przedmioty, coś tam. No to jakby RCB, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przygotowało w kwietniu tego roku takie wytyczne dla obywateli, ale jakby powodem przygotowania tych wytycznych i tych wskazówek nie był blackout stricte, natomiast była wojna w Ukrainie. No, jakby warto się zapoznać z tym dokumentem. Pod filmem, w opisie filmu zostawię link, gdzie możecie sobie pobrać taką broszurę w PDF-ie. Tam jest dosyć fajnie to rozpisane. Pokażę Wam to też za chwilę w tej prezentacji. I w tej broszurze, jest tam 30 parę stron, są opisane sytuacje, jak się powinniśmy zachować w czasie właśnie konfliktu jakiegoś zbrojnego, czy nawet w czasie, gdyby nastąpiło jakieś skażenie radiologiczne na terenie naszego kraju, co warto mieć ze sobą, jak się zachować i tak dalej. Warto sobie to prześledzić. No i jest też tam też element związany z tym, gdyby nie było jednak energii elektrycznej. W tej broszurze polskiej RCB tam są wytyczne na chyba na tydzień, na 7 dni. No, możecie sobie to porównać. One są bardzo podobne. No ta jakby nazwa mojego kanału Blackout Europe, naprawdę sam jestem zaskoczony, bo ona nabiera zupełnie innego znaczenia w kontekście właśnie wojny w Ukrainie i tych wszystkich zagrożeń, które no, w mojej ocenie się potęgują w ostatnim czasie, bo jednak 2 dni temu no, atak na ten most krymski, wszyscy zapowiadają w Rosji, że musi być jakiś odwet. No, sytuacja się generalnie zaostrza i faktycznie możemy się spotkać w najbliższym czasie z wieloma zagrożeniami, które mogą skutkować tym, że ten blackout jednak wystąpi na terenie naszego kraju. No i raczej nie będzie to wina nasza, jakby wewnętrzna, ale może to być jakieś działanie, jakieś quasi-terrorystyczne ze strony Rosji na jakąś infrastrukturę krytyczną, linie przesyłowe, cokolwiek. No, może się to zdarzyć, tak? Jakby trzeba brać poważnie te ostrzeżenia ze strony Rosji. No, no jednak, pomimo to, że jesteśmy w NATO, ale jakby ataki jakieś pojedyncze, tak zwanych zielonych ludzików, mogą wystąpić na tą infrastrukturę krytyczną, która utrudni nam to życie po prostu i chyba o to będzie chodziło drugiej stronie. Okej, ale nie przeciągając, jakby przejdziemy teraz do tej prezentacji, także ja się przełączam i za chwilę opowiem Wam, jak sobie Niemcy przygotowali wyprawkę, że tak powiem, dla obywatela na czas blackoutu. Okej, no to jesteśmy na prezentacji. Przedstawię Wam teraz, tak jak mówiłem wcześniej, informacje, wytyczne, które przygotował rząd niemiecki dla swoich obywateli oraz te wytyczne, które znajdują się na naszym polskim Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, na ich stronie. No te polskie wytyczne są bardziej związane z konfliktem na Ukrainie i możliwości wystąpienia jakichś niepożądanych działań na terytorium naszego kraju. Jest to taki komunikat dla obywateli, jak powinniśmy się zachować w różnych sytuacjach, bardzo przekrojowo. Tak jak chyba już wspominałem, właśnie no, oprócz tego, że chodzi o konflikt zbrojny, jak mamy się zachować w przypadku jakiegoś ataku obcego wojska. Jest tam też informacja na temat właśnie skażenia radiacyjnego i też blackoutu trochę. Także przejdziemy sobie. No, to, co przygotowali Niemcy, to na pierwsze, co powinniśmy mieć w domu. Jest to jakby zakres dla jednej osoby na 10 dni. Myślę, że warto, jakby możemy się sugerować tymi niemieckimi wytycznymi, bo one są dosyć racjonalne. Ja je trochę pozmieniałem, znaczy w sensie nic nie odejmowałem, ale pouzupełniałem niektóre rzeczy, które według mnie wydają się też niezbędne i mogłyby być przydatne.
No to pierwszą rzecz, którą Niemcy wskazują, no to latarki akumulatorowe, żebyśmy mieli jakąś przynajmniej jedną latarkę w domu, baterie do tej latarki, sprawdzone, dopasowane, no bo wiemy, że są różne baterie, tak żeby nam to zadziałało, świece, bardzo ważna rzecz, no jako źródło światła oczywiście, zapałki, zapalniczki, tak żebyśmy mogli odpalić te świece, jakieś lampy kempingowe, typu też akumulatorowe, są takie lampy, czy nawet gazowe. Jeżeli coś takiego macie w domu, to ok. Może warto właśnie zrobić sobie takie miejsce i zebrać to w jakiejś szafce, schować, tak żebyśmy, gdyby rzeczywiście ten blackout wystąpił, nie będzie energii elektrycznej, żebyśmy wiedzieli, gdzie to mamy i jak pozostałych domowników też powiadomić, gdzie to jest i żebyśmy potrafili tego użyć, żeby to było możliwe. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, oni się skupili na tym okresie grzewczym przyszłej tej zimy, która nadchodzi teraz. No ja tu też oczywiście tam jakąś modyfikację zrobiłem, ale chodzi głównie o to, żeby jeżeli mamy jakiś kominek, mieszkamy w domu jednorodzinnym, żebyśmy mieli jakiś zapas drewna opałowego, no węgla, jeżeli to jest możliwe, jeżeli posiadacie jakiś piec, warto, żeby jakiś kocioł, piec, nie wiem, typu koza, coś takiego, warto mieć jakiś zapas tych paliw. Olej opałowy, no swego czasu był popularny, były instalacje właśnie, kotły na olej opałowy, też warto mieć pełny zbiornik. Gaz, no wiele osób korzysta, szczególnie w Polsce, gdzie nie ma jakby instalacji sieci gazowej rozbudowanej, w mniejszych miastach czy wioskach, miejscowościach ludzie korzystają z tego gazu, no warto może na tą zimę mieć, uzupełnić tą butlę do pełna, albo nawet kupić sobie drugą na zapas i gdzieś tam w garażu trzymać jako pełną. To ona się może przydać nie tylko do ogrzewania, ale czasami właśnie jakieś lampy gazowe, no różne rzeczy, do różnych rzeczy możemy to wykorzystać. Kuchenka kempingowa do podgrzania posiłków, no to właśnie też zasilana tutaj z tej butli gazowej może być, albo nawet grill taki, który jest zasilany gazem z butli, też może być źródłem jakby energii do tego, żeby ugotować jakiś posiłek, przygotować, podgrzać. Także takie rzeczy warto sobie zadbać. Komunikacja. No tu jest bardzo ważna sprawa. Ja tu zaznaczyłem w nawiasie, nie telefon komórkowy, tak? Raczej powinniśmy mieć w domu radio na baterię. Musimy być świadomi jednej rzeczy, że gdy nie ma energii elektrycznej, na 100% nie będzie działała też komunikacja taką, którą my znamy. Dzisiaj większość, czy telewizja jakaś cyfrowa, to wszystko się opiera na internecie, tak? Mamy przez Wi-Fi telewizję, mamy telewizję satelitarną, która również wymaga tam zasilania różnych zasilaczy, przetworników różnych i tak dalej, żeby dekoderów, żebyśmy mogli to na tym naszym telewizorze zobaczyć. No nie będzie energii elektrycznej, nie ma szans, żebyśmy jakby dostali jakąkolwiek informację, co się dzieje właśnie poprzez te media, czy te środki komunikacji, które znamy na co dzień. No już na pewno nie przez telefon komórkowy. Także to jeżeli dzisiaj oglądacie ten film to w internecie, to na pewno nie ma blackoutu, tak? Bo macie dostęp do internetu, macie dostęp do energii. To wszystko jest zasilane energią elektryczną i możecie sobie to zobaczyć, przeczytać i tak dalej. Gdy stanie się blackout, nie będzie już czasu odtworzyć sobie takiego filmu i zobaczyć, co tam ten Mirek Syta powiedział na temat tego, co powinniśmy mieć i co się nam może przydać. Nie, to już będzie za późno. Takie rzeczy trzeba przygotować teraz. Ja po to robię też ten kanał, żeby straszyć, że jakaś kryzysowa sytuacja jest, ale jest trudna sytuacja i takie rzeczy powinniśmy być przynajmniej świadomi tego, tak, żebyśmy sobie, jak coś się stanie, żebyśmy sami do siebie mieli pretensje, a nie do innych ludzi, że nie jesteśmy przygotowani, że nikt nam nie powiedział. Okej, dlaczego to radio na baterię? No raczej, jeżeli będą jakieś komunikaty rządowe na terenie całego kraju, to wykorzystane będą właśnie te pierwotne metody komunikacji, czyli fale radiowe, które są w stanie z jednego nadajnika gdzieś tam w centralnej Polsce, powiedzmy, objąć prawie że cały teren w Polsce. No ale powinniśmy mieć również radio, które będzie w stanie odebrać te sygnały, tak? Te fale radiowe, więc tradycyjne radio, jak najbardziej tradycyjne, które właśnie, z którego wystaje jakaś antena, powinniśmy mieć do niego baterię, powinniśmy mieć w domu, w jakiejś szufladzie, w garażu, w piwnicy
Ja nie mówię, że mamy słuchać radia przez to na co dzień, bo nikt tego już nie robi. Mamy Spotify i inne rzeczy, internetowe radia. Tylko tak jak mówię, to wszystko przestanie działać. Musimy być tego świadomi. Po prostu, jeżeli nie będzie energii elektrycznej przez jakiś dłuższy okres czasu, z różnego powodu, my cofamy się o kilkadziesiąt lat do tyłu. Musimy sobie w głowie jakby poukładać ten scenariusz. Niestety tak się stanie. Niestety tak się stanie i pierwsze właśnie będą najgorsze rzeczy, że nie będą nam działały telefony i to, co dzisiaj, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, znika po prostu, nie ma. Wracamy do babci, do dziadka, pytamy, czy mają radio, kupujemy baterie i tam będzie główne źródło informacji dla nas, bo może się tak zdarzyć. To jest bardzo ważny element, żeby z tych wszystkich takich spraw, które tutaj, o których tu mówimy, to radio było jednak, ja to podkreślam, żeby jednak było w domu. No ta energia, tak? No, możemy ją zgromadzić no, w powerbankach, jak ktoś ma jakiś duży powerbank, czy jakiś akumulator, w bateriach do różnych urządzeń, czy typu paluszki, czy jakieś inne akumulatorki, paluszki naładowane. No tutaj mogą się przydać ładowarki solarne, czy nawet ręczne wytwornice prądu. Znajdziecie takie, gdzie jakąś korbką kręcimy i możemy tam wygenerować jakieś napięcie i powiedzmy w jakimś dłuższym okresie czasu, gdy już nam się te baterie powyczerpują, no poradzić sobie jakiś tam wygenerować jakąś energię i zasilić jakieś urządzenie niewielkiej mocy oczywiście. Dopisałem to jeszcze paliwo do agregatu. No, ja mieszkam w domu ja mieszkam w domu jednorodzinnym i mam agregat jako takie zapasowe źródło energii. Też już zakupiłem na przykład 20 litrów benzyny do tego agregatu, no i to mi tam powinno wystarczyć. Powiedzmy na te parę dni pracy tego agregatu i zasilania jakichś podstawowych takich urządzeń, typu właśnie jakieś oświetlenie w domu, czy jakieś gniazdko, do którego właśnie może być na przykład radio podłączone, albo jakiś nawet telewizor, jakaś próba odbioru sygnału. No, będzie to utrudnione, bo jednak dzisiaj wszystko jest cyfrowe i jakby to musimy być świadomi, że to jest fajne wszystko, jak jest wszystko dobrze. Jak jest kryzys, to niestety ale nic nie będzie działało. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli się o tym przekonywać, ale tak uprzedzająco mówię o tym. Pieniądze, gotówka w różnej walucie. No nie zakładam, że będziemy musieli uciekać do innego kraju, jakby. No. Natomiast pieniądze się przydadzą jako gotówka. Na pewno nie będą działały żadne bankomaty. Jak nie ma energii kilka dni, no to wszystko to, co my znamy, czy płatności jakimś telefonem, kartami zbliżeniowymi w sklepach, to wszystko nie będzie działało. Będzie się liczyło tylko to, czy masz 5 zł, czy masz 10 zł albo 100 jakby w ręce i możesz wtedy ewentualnie coś kupić. Brzmi to bardzo abstrakcyjnie, natomiast zróbcie sobie takie ćwiczenie, zastanówcie się, co może nie działać, gdy nie będzie przez dłuższy czas energii elektrycznej. Uwierzcie mi, że prawie wszystko. No i ten plecak. Warto mieć plecak, mogą być różne sytuacje. Czasami trzeba będzie do lekarza się udać, do szpitala, może ktoś się przewróci, bo to będzie ciemno, nie ma energii, coś się komuś stanie, ciepła odzież, jakieś koce, apteczka, no i lekarstwa dla chorych przewlekle, jakieś, nie wiem, na nadciśnienie, na cukrzycę, nie wiem co tam, jakieś takie rzeczy, które na co dzień używacie. Warto może jeszcze przed zimą zwrócić się do swojego lekarza i poprosić o jakąś receptę na większą ilość tabletek, bo z tym też może być różnie. Okej, no dalsza część tej prezentacji to zapasy żywności. To, co mówiłem wcześniej, to raczej były takie rzeczy użyteczności naszej na co dzień. Natomiast tu zapasy żywności. No według Niemiec, no na 10 dni na jedną osobę. To wcześniej też tak było mniej więcej. Woda pitna, napoje z dłuższym terminem przydatności do spożycia 20 litrów na osobę na 10 dni. No, wydaje się ok, 2 litry na dzień. Woda pitna, no jedziecie do marketu, możecie sobie kupić, jeździcie tam raz na tydzień czy raz na jakiś czas. Tak, po prostu że tak powiem, większą butelkę wody mineralnej, niegazowanej, najlepiej postawicie to gdzieś tam w piwnicy, czy gdzieś do szafy schowacie i jakiś tam zapas można w ten sposób zrobić. To na pewno napoje z dłuższym terminem przydatności, no to głównie woda, tak, no nie będziemy tu mówić o słodkich napojach, chociaż no też można jakieś tam sobie zgromadzić. Co do jedzenia, coś oczywiście, co się nie psuje i ma długi okres przydatności,
No to są ryż, produkty zbożowe, chleb, makaron, to jest jakieś 3,5 kg na osobę. Warzywa, no te, które się nadają do dłuższego przechowywania. Marchew, seler, fasola, jeżeli macie gdzie schować. Jak mieszkacie w domach jednorodzinnych, to ok, no w bloku będzie pewnie z tym większy problem. Jakieś 4,5 kg tutaj wyliczyli, więc wydaje się to w miarę rozsądnie. Owoce i orzechy. No, coś energetycznego, jakby orzechy, mamy tego różnego rodzaju, czy to są orzechy, czy suszone właśnie owoce, też z jakąś datą taką przydatności, to jakieś jabłka, przetwory w słoikach, no coś, co możemy dłużej przechować. Produkty w puszkach oczywiście, to zawsze 2,5 kg wskazali. Mleko w proszku, produkty mleczne, no to jakby faktycznie tam pasteryzowane są te wszystkie mleka, więc tam daty przydatności to spokojnie kilka miesięcy, jak nie więcej. Na pewno można się zaopatrzyć coś takiego. Mięso, ryby, konserwy, jaja w proszku. No to jest na pewno jakiś pomysł na dłuższy okres czasu. Nie zakładamy, że będziemy w sytuacji takiej, że tej energii nie będzie tam przez tydzień, tak? No wszystko się może zdarzyć, ale jakby to zakładam, że to może być dzień, dwa, trzy, no ale jakby ten komfort funkcjonowania musimy sobie jakoś zapewnić. Tutaj te ryby konserwowe to też jest dobry pomysł, na pewno te okresy przydatności, łatwość też użycia, nie trzeba przygotowywać tego, jest to bezpośrednio gotowe do spożycia, więc dobry pomysł. Oleje i tłuszcze, no zupełnie nie wiem, kto to wyliczył, że 0,357, jak będziecie mieć 0,356, to myślę też przeżyjecie przez 10 dni. No jakieś oleje, tłuszcze, no do rozumie przygotowania tych posiłków z tych produktów, które są wyżej, czyli z jakiegoś tam mięsa, czy będziecie mieć jakieś takie ryby, gdzieś może mrożonki jakieś, nie wiem, faktycznie przy kuchence gazowej zasilanej z butli, no będzie to możliwe do przygotowania. Inne produkty w zależności od potrzeb, cukier, słodzik, drzemy, czekolada, sól jodowana, no to już są jakby takie rzeczy, powiedzmy, łatwo przechowywalne, ale nie pierwszej potrzeby. Gotowe dania jak najbardziej, jeżeli coś jest. Kakao, herbatniki, słone paluszki, precle. No to jakby dodatek. No i tu dopisałem jeszcze ten grill. Jak macie, posiadacie grilla, mieszkacie w domkach, no to zobaczcie, może warto przy następnym tankowaniu na stacji benzynowej kupić jeden worek więcej jakiegoś brykietu, węgla drzewnego, niech sobie czeka. Zawsze możemy na tym grillu coś tam przygotować. Jest to niezależne źródło ciepła do przygotowania posiłków, więc z pewnością przy braku energii elektrycznej jak najbardziej. No pamiętajmy też o tym, że powinniśmy mieć jakieś takie źródło ognia zewnętrzne, tak? Czyli właśnie zapałki, jakaś zapalarka taka, typu do zapalania zniczy na cmentarzach, czy coś takiego, zawsze warto jedną, dwie gdzieś tam w domu mieć i sprawdzić, czy działają. To co mówiłem do tej pory, no to są te wytyczne rządowe niemieckie, ale w Polsce nasze rodzime rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało właśnie taką broszurę informacyjną. Podaję Wam tutaj linka, a ten link no, będzie też dostępny w opisie do tego filmu, więc spokojnie możecie sobie tam wejść. Ja nawet proponuję, że można niektóre strony wydrukować, bo zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda, ale tam przygotowane są takie tabele, takie checklisty. Można sobie sprawdzić i odhaczyć, ok, to mam w domu, tego nie mam, no to kupię następnym razem, jak będę coś tam. Można sobie jakoś tam poprowadzić ten proces tego przygotowania się według tych wytycznych. Oczywiście nikt nie będzie aż tak skrupulatnie tego robił, ale pewnie to, co sprawdzicie, to większość tych rzeczy w domu macie, jakby, bo dzisiaj to nie jest, każdy ma jakiegoś powerbanka, każdy coś tam, jakąś zapalarkę, także to nie są jakieś takie rzeczy, które nie wiadomo jakie pieniądze by trzeba wyłożyć, żeby je mieć, ale czasami z tym jedzeniem, tak, no nie kupujemy takich różnych, nie gromadzimy, chociaż trochę COVID, czas COVID-u i lockdown przygotowały nas na to, że zaczęliśmy sami chleby piec w domach i tak dalej, więc gdzieś te mąki, jakieś różne rzeczy były istotne. No, nie napisałem jeszcze też ważnej informacji, która w Polsce ma szczególne znaczenie, czyli papier toaletowy. No,
Śmiejemy się, nie śmiejemy, no był to bardzo chodliwy towar na początku lockdownu, więc zakładam się, że gdy będzie blackout, to też będziemy szukać papieru toaletowego. Kupcie więcej. Nie wiem, gdzie go będziecie używać, bo jak nie ma energii elektrycznej, to nasze toalety też nie będą działały, bo po pierwsze nie będzie wody. No ale nawet mówiąc prześmiewczo, wyjście do lasu też, o liści już nie ma, bo jest jesień. To papier się przyda. Dobra, jeszcze tą broszurę Wam pokażę. Okej, ja to otworzyłem w przeglądarce, mam nadzieję, że to będzie dosyć dobrze widać. Jest taki poradnik PDF, bądź gotowy. Poradnik na czas kryzysu i wojny. No to jest tak nazwane, bo tak jak mówię, on był wydany, jak się nie mylę, to właśnie w kwietniu, dwa miesiące po wybuchu wojny w Ukrainie. Są to dosyć aktualne informacje, jakby przydatne, trzeba powiedzieć, że nie jest taki dokument zbędny, tylko raczej jest do wykorzystania. Jest troszkę opisówki, czym jest wojna, co tam może się stać, jak to rozumieć. Jak o tym rozmawiać również z członkami rodziny, co to jest broń, jakby jak trochę, jakich środków trzeba użyć, gdy ktoś z bronią się pojawi, no i tak dalej. Natomiast jest tu rzeczywiście, oczywiście, ale RCB to też jest wszystko fajnie, jak jest energia elektryczna, tak, i nam na naszym telefonie sieć będzie działała. Na naszym telefonie pojawić taki komunikat. Natomiast oczywiście może się zdarzyć tak, że o ile jesteśmy w stanie przewidzieć, czy RCB jest w stanie przewidzieć, że za 10 godzin będzie jakaś ulewa nad jakąś częścią kraju i zdąży wysłać te SMS-y, o tyle blackout to jest zjawisko nagłe. Niestety raczej nie będzie szansy na to, żeby takie informacje się pojawiły i żeby nas jakoś tutaj zaktywizować do przygotowania się na tą sytuację. Raczej nie, raczej to po prostu nie dostaniemy tego komunikatu. Albo będzie on już za późno. Ta informacja też się tu pojawia, właśnie też jakby się ucieszyłem, że ona tu jest, bo jest dosyć istotna. Radio, tradycyjne radio z antenką, pamiętajcie, tylko na takim odbiorniku będzie szansa w ogóle odebrać po jakimś dniu, dwa dni blackoutu, gdy już te wszystkie telefony, wszystko padnie i nie będzie już w ogóle sieci zasilanej telefonii komórkowej, to tylko na takich urządzeniach będziemy mogli słuchać, co mamy robić, co się w ogóle dzieje dookoła nas, bo no niestety zostaniemy odcięci w ogóle od jakichkolwiek informacji. Nie dowiemy się, co się dzieje dookoła nas, już nie mówię w Polsce, ale też w krajach naszych sąsiadów na Ukrainie. Oczywiście jest to jedna też, to jest moja ocena, jedna ze strategii Putina po to, żeby ten blackout jednak wywołać. Będzie mu łatwiej pewne rzeczy robić, bo no tak jak widzimy, ta wojna dzisiaj, ona zaskakuje jakby na jeźdźce w ten sposób, że poprzez to, że ktoś ma telefon komórkowy, no to Ukraina się dowiaduje, gdzie są siły rosyjskie rozmieszczone i tak dalej. To nie ułatwia jakby najeźdźcy, tak? Natomiast faktycznie, co może ułatwić, no wtedy, gdy to wszystko zniknie. Nie ma energii elektrycznej, nie działają telefony, satelity gdzieś są podcinane, te sygnały będą trudne do odebrania. No wtedy powiedzmy, że tak powiem, hulaj dusza, piekła nie ma, tak? Dla takiego najeźdźcy. Więc to jest jednym z moim zdaniem, jednym z celów, żeby Europę sparaliżować pod kątem braku energii elektrycznej. Tu o tych komunikatach, poczytacie sobie, no nie będę tego, to są syreny, te syreny też będą możliwe do usłyszenia oczywiście, co z nich, jak one działają i co oznaczają, poszczególne sygnały dźwiękowe też sobie tutaj w taki przystępny, fajny sposób. Także warto sobie tą broszurę przejrzeć, nawet jeżeli nie wierzymy w to, że może być jakiś konflikt zbrojny, albo trudno nam te myśli dopuścić, to jednak pewne rzeczy są tutaj fajne w tej broszurze. No i oczywiście jest wykaz też różnych rzeczy, takich, o których mówiłem wcześniej, takich przydatnych na czas właśnie kryzysu, odcięcia się od energii elektrycznej, co nam może być potrzebne. Tu jeszcze, ja o tym wcześniej nie mówiłem, ale jest ważny element i dobrze, że to tu zostało zawarte. To są najpotrzebniejsze dokumenty. No, bardzo ważna rzecz to jest, tak? Jakby tożsamość, akt własności mieszkania,
Nam się to wydaje, czasami gdzieś mamy głęboko w szafie, kupiliśmy mieszkanie, dom, jesteśmy właścicielami jakiejś nieruchomości czy coś tam. Gdzieś to tam jest. No i tu jest pod kątem konfliktu zbrojnego ta broszura, więc to są istotne informacje. Oczywiście jak będzie blackout, to nam to nie jest do niczego potrzebne, bo z założenia blackout jest jakby przejściowy. Zakładamy, że on będzie trwał jakiś krótki czas i potem wszystko wróci do normy. No w przypadku konfliktu zbrojnego, o którym dzisiaj nie chcę też mówić, nie chcę tu nikogo też straszać, wystraszać, ale jakby no może warto, jak znajdziecie chwilę jakąś w niedzielę po południu, usiąść, przejrzeć te dokumenty, żeby to w jakimś jednej teczce zgromadzić, jakieś akty. No może się przydać, tak? Pendrive ze skanami, no bardzo dobry pomysł. No trzeba mieć trochę determinacji, żeby te wszystkie dokumenty zgromadzić, no ale może warto. Karta z nazwiskiem na plecaku. No takie podstawowe rzeczy, taka wyprawka właśnie. Powiem szczerze, że bardzo dobrze jest ta broszura przygotowana. Tu o tej wodzie też. Chciałem, skroluję, bo chciałem dotrzeć do... Chciałem dotrzeć do tego, gdzie tej energii elektrycznej nie będzie. Strzały z broni palnej. To też na tą chwilę. No tutaj też jest ważne. Ten kod CBRN to jest skrót oznaczający broń masowego rażenia, która no niestety no staje się jakimś zagrożeniem w Europie. Putin straszy cały czas, więc warto znać przynajmniej te oznaczenia. To mogą się pojawić jakieś komunikaty, skażenie chemiczne. Poczytacie sobie, jak to działa, na co działa. Brak prądu, o właśnie, o to mi chodziło. Także też w tej broszurze, no jakby to jest skutek wtórny, brak prądu w przypadku konfliktu zbrojnego, ale też jakby są tożsame te rzeczy. No i po prostu warto może coś sobie na ten temat poczytać i przyswoić. Tak jak mówię, tu nic nowego, to co powiedziałem, raczej nie będzie. Ale no tyle w sumie. Z tych rzeczy mam nadzieję, że nie wystraszyłem nikogo jakby za bardzo, no ale czasy mamy takie trudne i rzeczywiście tak ja odczuwam osobiście straszną kumulację takich niekorzystnych jakby sytuacji, tak. No Ukraina fajnie, że odzyskuje swoje tereny, ale z drugiej strony to jednak implikuje większą jakby swobodę działania i podejmowania decyzji po drugiej stronie. No i obawiam się, że może być jakiś ten konflikt może się zaostrzyć i gdzieś będziemy go też w Polsce mogli odczuć w różny sposób. Ja na tym kanale mówię o blackoucie, jakby chcę was trochę uczulić z tą energią elektryczną. Ja pracuję już tyle lat i jakby bardzo czuję to, co się stanie, gdy jej nie będzie. Wiem, że wiele osób tego jakby nie myśli na co dzień, no bo po co, tak? I bardzo dobrze, że nie myślicie o tym na co dzień. Ale uwagę na to zwracam i trzeba się w jakiś sposób, przynajmniej ten minimalny, przygotować, żeby dać sobie szansę przetrwania tego trudnego czasu, gdy on nadejdzie. No cały czas też liczę, że nie nadejdzie, ale no tak, jest trudna sytuacja i naprawdę warto się z tym zapoznać. Mam nadzieję, że to przynajmniej w jakimś stopniu będzie dla was przydatne. Okej, no to powiedzieliśmy sobie o tym, jak przygotować się do blackoutu. Taki też jest tytuł tego filmu. Kilka fajnych informacji, myślę, się pojawiło. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli korzystać z tych wszystkich rzeczy, że to się po prostu nie wydarzy. Natomiast no, nasz świat, musimy być świadomi tego, że nasz świat, w którym my żyjemy, to jest tak naprawdę świat już mocno zdigitalizowany, jest cyfrowy. A jeżeli jest cyfrowy, to potrzebuje dużo energii elektrycznej. I to wszystko, co dzisiaj robimy, jest oparte na energii elektrycznej. Gdy zabraknie tego nośnika, nie ma nic. To wszystko znika. Zostajemy jakby cofnięci w czasie o kilkadziesiąt lat, może nawet trochę więcej, kiedy to, co było dla nas istotne, własny ogródek, swoje warzywa, tak, jakaś woda, studnia z wodą, no, nawet toaleta, której jesteśmy przyzwyczajeni, ładna łazienka, tak, spłuczka, woda, no niestety kanalizacja to będzie jedna
z takich jedna z rzeczy, która będzie najbardziej dotkliwa przy blackoutcie, to po prostu nie będzie działało, tak? Nie będziemy mieć po pierwsze wody, żeby spłukać toaletę, a po drugie cały system odprowadzania ścieków jest oparty o przepompownie, które pompują te ścieki do oczyszczalni centralnej i to też oczywiście nie będzie działało. Ja zakładam, że służby powinny miejskie mieć opanowane te przepompownie i swoimi agregatami jakoś cyklicznie je zasilać, żeby odpompowywać to, co tam spływa. Natomiast może się zdarzyć tak, że to wszystko nie będzie działało, jeżeli ten blackout będzie trwał jakiś tam dłuższy czas. No i wtedy mamy problem, tak? Bo cała ta sieć będzie się wypełniała tymi ściekami, no i jakby w skrajnym przypadku wypłynie nam to wszystko w naszej łazience. Więc jakby sytuacja może być trudna, my o tym nie chcemy na tą chwilę mówić aż tak mocno. Ja Was tylko uczulam, żebyście o tym trochę pomyśleli w wolnej chwili, nie przejmowali się tym mocno. Ale jak będziecie następnym razem w jakimś sklepie, to kupcie sobie dwie butelki wody więcej, schowajcie gdzieś do szafy, zobaczcie, czy macie jakiś ryż, czy może macie butlę gazową już pustą, to wymieńcie na nową. Coś możecie zrobić. Zawsze będzie wtedy łatwiej i przyjemniej. Ok, już myślę, że to wszystko na ten odcinek. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście pisali w komentarzach, co myślicie na temat tych zestawów, jak się przygotować. Może macie jakiś własny pomysł, który będzie uzupełnieniem tego, co ja przygotowałem, albo będzie lepszy po prostu i podzielimy się z tym resztą. Ja nie mam monopolu na tą wiedzę. Nie jestem też ekspertem od jakichś sytuacji kryzysowych, aczkolwiek temat tego kanału jest trochę kryzysowy. No, ale w sytuacji, w której się znaleźliśmy, gdzieś to wszystko może być istotne. Także jeżeli ktoś z Was ma jakieś pomysły, jak tą listę uzupełnić, może jesteście ekspertami w tej dziedzinie, to zachęcam do komentowania, do pisania, co jeszcze, to uzupełnimy, to zrobimy jakiś taki filmik dodatkowy, albo tą listę możemy sporządzić w jakiejś formie do wydrukowania, jeżeli jesteście chętni, to mogę to przygotować, jeżeli Was to interesuje. No i według tej listy zacząć sobie gromadzić te rzeczy po to, żeby być przynajmniej w jakimś stopniu gotowym. Ok, myślę, że to na ten odcinek wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Subskrybujcie, komentujcie. Następny film pewnie za jakiś czas. Ja bym chciał na kolejnym filmie mimo wszystko jednak odwołać się do tego blackoutu, już tak do przykładów blackoutów w Europie, na świecie, żeby też opowiedzieć, jakie skutki generalnie wywołuje to zjawisko i co też wywołuje blackout. Jakby. Czy my możemy jakoś pomóc nam wszystkim, samym sobie, żeby tego blackoutu jednak nie było? Czy to jest tak, że nie mamy na to zupełnie wpływu? Ale to już w następnym odcinku. Na dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się. Hej.